Dzień dobry Państwu. Powoli bazylianka T będzie wracała. Na razie sam. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wszystkie inne sprawy wyjaśnimy w innych nagraniach. Chciałem Państwu pokazać inwestycję. Ostatnią, jedną z ostatnich inwestycji Tomasza, naszego burmistrza. Prawdopodobnie ta inwestycja kosztowała nas 130 tysięcy. Nas, nie jego, tylko nas. Bo on za to, że wydaje nasze pieniądze, dostaje dodatkowo jakieś, nie wiem, 9500 bodajże. Proszę Państwa, ale o co tu chodzi? To jest plac zabaw. Za plac zabaw, który nie został jeszcze otwarty, bo zrobiony przed pandemią, potem przyszła pandemia tak zwana. Wiemy, o co chodzi. I ten plac nie został jeszcze otwarty. Nie było tu biskupa, nie było telewizji Chocianów, nie było innych regionalnych telewizji, nie było, nie wiem, księdza Sparchowa, także o, to jeszcze przed nami. A proszę Państwa, ten plac już dwa miesiące stoi i tak on zaczyna wyglądać. Tam wiemy, jest piach i też już trawa tam wybija i wyrasta. A tutaj zobaczcie Państwo, co się dzieje w miejscu, gdzie no, nie powinno tak być. Albo ta inwestycja była bardzo źle zaprojektowana, kto wie, czy nie przez panią Chmiel z Wrocławia, albo widzimy, tutaj powinno się to gdzieś tam być czyszczone, wyrwane, to nieważne, że tu nikt nie uczęszcza teraz, bo jest zabronione, ale powinno to nie niszczyć, a to jak widzimy już jeszcze nie używane praktycznie, a już niszczeje. Także zobaczcie kolejną inwestycję naszego Tomasza. Bardzo mnie zastanawia, pewnie Państwa też to zainteresuje, dlaczego są tutaj dwa ogrodzenia. Nie wiem, kto to projektował, dlaczego tyle pieniędzy zostało wydane na takie cuda. Zobaczcie, dwa ogrodzenia, to tak jest naokoło. I pytanie, czy tak powinno być. Proszę Państwa, no trzeba myśleć, to są pieniądze publiczne, to są pieniądze nasze, wyciągane nam z kieszeni, wyciągane, po prostu wyciągane, bo drenuje nas władza, żeby żyć, żeby być przy korycie, to musimy im dać na to i tak to właśnie wygląda. Robione coś bez sensu, na szybko i być może no, dla jakichś korzyści, ale tego dociekamy i będziemy to sprawdzać. Wiemy doskonale, że to powinno być uporządkowane. Urząd pracuje tak, pracuje, czyli praktycznie wcale nie pracuje, bo nie odpisują nam na informację publiczną, na inne zapytania, a wychodzą chocki, klocki, na przykład z wielkimi dodatkami dla pani specjalnymi, dla pani skarbnik przepracowanej, pani sekretarz przepracowanej, o czym Państwo już wiedzą i jest tego więcej już na internecie. Też będziemy o tym informować Państwa na bieżąco, co i jak się dzieje, ponieważ pan Kulczyński zaczyna wojnę z ludźmi, którzy mówią prawdę mieszkańcom. Także trzeba też pokazać coś więcej. Trzeba walczyć z tą patologią lubińską, bo to zorganizowana grupa lubińska. Wiemy, że podobne nieprawidłowości RIO wykryło nie tylko w Chocianowie, ale przede wszystkim w Ścinawie, gdzie jest już sekretarzem pan Stasiak, czy w Lubinie. Lubinie, które jest osamotnione, tam raczej opozycji nie ma, ale postaramy się tam wejść, poszukać, pokazać społeczeństwu Lubina, jak jest też robione w H, za przeproszeniem, przez tych bezpartyjnych samorządowców, bo to wszystko jest jedna wielka paczka. Dziękuję, postaram się być z Państwa na bieżąco. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ponieważ no, byłem zablokowany gdzieś przez 4 miesiące no wiecie, z jakich powodów. No niestety tak się też dzieje, ale o tym będziemy mówili innym razem. Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Dziękuję Państwu.